Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Gościem podcastu jest Wojciech Kamiński, właściciel kawiarni Migawka w Raciborzu, właściciel palarni Miga Coffee Roasters i, jak Aga mi tutaj trzy razy przypomniała, Krzysiek, powiedz coś więcej, no nie mów tylko o tych biznesach, fotograf, podróżnik, esteta, czy coś jeszcze możemy dodać? Myślę, że teraz jest pełny opis. Okej, super. Cześć Wojtku. No i też muszę powiedzieć wszystkim, to jest nasze odkrycie, twoja kawiarnia, to jest nasze odkrycie z 2018 roku. Tak, za każdym razem, kiedy gazety typu Vogue pytały nas, gdzie na kawę i o jakiej kawiarni najlepiej odpisać, mówiliśmy Migawka. No i cieszymy się, że wtedy była tylko Migawka, później Migawka urosła, teraz już jest bardzo dużą kawiarnią, która mogłaby działać tak naprawdę w każdym dużym mieście w Polsce, a działa cały czas w Raciborzu. No i jest palarnia, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy, zawsze zaczynamy od pytania. Wojtku, czy pamiętasz swoją pierwszą kawę w życiu? Nie pamiętam swojej pierwszej kawy na pewno. Pierwszej nie pamiętam, ale pamiętam taką kawę, którą bardzo dawno temu, już trochę leciwy zaczynam być, jak byłem w Brazylii, to wypiłem kawę robioną przez mojego przyjaciela właśnie w Brazylii i zrobioną przefiltrowaną przez peta, czyli przez butelkę zwykłą, przeciętą na pół, wsadzoną na opak, wsadzony był papier i tak pierwszą kawę filtrowaną na pewno się napiłem. I to było takie, do dzisiaj pamiętam tą kawkę. Na pewno teraz prawdopodobnie byłaby straszna. A czy to była kawka specialty? Chyba nie. A jaka w ogóle była twoja droga zawodowa? Jak ty się znalazłeś z powrotem w Raciborzu, no bo długo nie mieszkałeś w rodzinnych stronach i skąd pomysł na otwarcie kawiarni, no bo też to nie była twoja pierwsza branża, w której pracowałeś. I może po kolei, może w ogóle o tych podróżach, gdzie mieszkałeś, skąd się wziąłeś tam, gdzie jesteś? Tam, gdzie jestem. Long story short. To znaczy pracowałem w telekomunikacji, jeździliśmy z bratem przez chyba ponad 15-17 lat po świecie na różnych projektach, na startupach telekomunikacyjnych, wdrażaliśmy różne właśnie systemy. Przez to zwiedziłem trochę świata, od Brazylii do Iranu, do Ukrainy, do całej Skandynawii, do Beneluxa i różnych jeszcze krajów, więc troszeczkę się najeździłem. Później wróciłem do Raciborza, mój tata zachorował, więc wróciłem jak gdyby, żeby ogarnąć sprawy rodzinne. Sumarycznie mój tata zmarł wtedy na raka, ogólnie dostałem w Schledzie lokale, był fotografem, więc stąd też ja też skończyłem szkołę fotograficzną jeszcze dawno temu. I nie wiedzieliśmy, co robić ogólnie. Fotografia wtedy się mocna, była transformacja, jeżeli chodzi o technologię, czyli ludzie zaczęli używać cyfrowych aparatów, już właśnie bardziej komórek, więc to wszystko gdzieś tam bardziej się kierunkowało na specjalizacje fotograficzne, a nie na ogólnie taki właśnie B2C obsługę. Więc dostałem lokal po ojcu, no i tak jeżdżąc po całym świecie ogólnie i zawsze ta kawa była dosyć ważna dla mnie i odwiedzałem kawiarnię w każdym mieście, jak jeździłem po Skandynawii, patrzyłem jak to się robi mniej więcej. Oczywiście potem tę całą wiedzę zdobyłem jak gdyby powolutku już na miejscu. No i otworzyliśmy kawiarnię. Miał być to w ogóle na początku, to miał być kącik w studio fotograficznym kawowym, to miało być malutkie, ale potem szło po prostu kroczek za kroczkiem, no i teraz mamy prawie 24 pracowników, mamy śniadaniownię, mamy bardzo dużo kawiarni specialty, znaczy bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale dosyć dużo, no. Na pewno jedną z fajniejszych kawiarni w całej Polsce, więc jeżeli ktoś będzie przejeżdżał w ogóle przez Racibórz albo niedaleko, to powinien się zatrzymać i wstąpić. Wspomniałeś o transformacji cyfrowej, ale w tej rozmowie chcielibyśmy się skupić jednak na zielonej transformacji. Powiedz Wojtek, bo no w sumie i ja i ty trochę dzielimy ten los prowadzenia i kawiarni i palarni, gdzie staramy się wdrażać zielone praktyki. Jakie są twoje doświadczenia? No bo to, że transformacja musi nadejść, to wiemy. To, że mamy zmiany klimatu ogromne, no chociażby wystarczy spojrzeć za okno, wystarczy spojrzeć na termometry, wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądał początek roku. No to wszyscy wiemy, musimy działać, ale w praktyce, w takiej branży jak nasza,
to jest bardzo trudne i bardzo duże wyzwanie. I niezależnie od tego, czy prowadzisz palarnię w Warszawie, w Berlinie, czy w Stanach Zjednoczonych, to wyzwanie jest tak samo duże. Ja zawsze, wiesz co, podpatrywałem ciebie troszeczkę i byłem zawsze właśnie, bardzo się wzorowałem twoją kawiarnią i jak gdyby, jak myśmy zaczynali, że da się pewne rzeczy robić, te malutkie kroczki takie. Nie trzeba być ekspertem, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i mało osób jest jak gdyby, ale chodzi o to, że jeżeli każdy wykonuje małe rzeczy z małymi żuczkami i coś staramy się robić, jakby wdrażać, edukować ludzi w kawiarniach, bo mamy tą moc, jak gdyby dużo ludzi do nas przychodzi, dużo rozmawia, możemy edukować. Palarnie też są w stanie edukować ludzi, więc od dołu, jeżeli my zaczynamy pewne akcje robić, to ci duzi, zmuszamy tych dużych producentów do też pewnych ruchów. Więc no myślę, że to jest taki dobry kierunek, gdzie właśnie tak jak mówisz, ta transformacja musi być powoli. Tak jak i w cenie, nie tak powoli. I w tych wszystkich tematach, nie? No, ale porozmawiamy może trochę o konkretach, bo myślę, że to jest ciekawe i ja i ty to wiemy, jak ciężko jest znaleźć niektóre rozwiązania, które wydawałyby się oczywiste. Jeden z takich tematów, który nas łączy, to są kompostowalne opakowania. No, wydawałoby się bardzo proste. Każdy mówi, plastik jest zły. Nawet ten plastik, który poddajemy później recyklingowi, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jakby mamy już dość plastiku, róbmy opakowania, które mogą się same rozłożyć. No i teraz znajdź producenta, który dostarczy ci opakowanie, które będzie miało odpowiednią barierę przepuszczalności, tak żeby ta kawa w tym opakowaniu mogła stać na półce sklepowej 3-6 miesięcy, a na opakowaniach często bardzo jest napisane, że ona będzie przydatna do spożycia po roku, to znajdź takie opakowania jeszcze dla małej firmy, która nie chce wynająć magazynu, żeby je trzymać, nie chce zamrozić setek tysięcy złotych w tych opakowaniach z nadrukiem, no to się wydaje trochę zadaniem niemożliwym, chociaż tobie się udało. No, nam zresztą też później. Ciężki strasznie temat. Ja zawsze to mówię, że to jest strasznie ciężkie. Rzuciliśmy się trochę z motyką na słońce. Przy otwarciu palarni wstrzymało nas to chyba na ponad 6-7 miesięcy tak naprawdę z prowadzeniem brandingu i wszystkiego, bo nie wystarczy chcieć. Mówimy, chcemy mieć opakowania takie właśnie sustainability, właśnie kompostowalne, żeby być jeszcze parę kroków do przodu, żeby pokazać, że się da. Tak jak mówisz, właśnie producenta znaleźć to jest bardzo ciężko. Da się znaleźć, ponieważ trzeba zamawiać bardzo duże ilości, więc jeżeli się ma małą palarnię, no to od razu inwestować, prawda, w bardzo dużą ilość opakowań na start. To jest ciężki temat. Dodatkowo, no jak wiadomo, mamy małe worki, duże worki, średnie worki, więc też bardzo dużo to wzrasta od razu te koszta. Poza tym też sprawa właśnie przemyśleń, czy lepiej jest wyprodukować w Polsce opakowania, które się nie nadają do recyklingu, czy ściągnąć z Chin, gdzie jednak ten ślad węglowy jest o wiele większy. Więc to też są takie, i to też eksperci czasami nie odpowiedzą jednoznacznie i to jest problematyczne, ale cieszę się na to, że nam się na tyle to udało, że zebraliśmy fundusze, zamówiliśmy opakowania z Chin, które są jakby certyfikowane. No i na razie działamy na nich. Mamy też opakowania, które się nadają do recyklingu, czyli monomateriałowe opakowania, który też jest dobrym kierunkiem moim zdaniem i już dostępnym coraz bardziej, jak rozmawiamy z producentami, z importerami, z którymi chyba z większością rozmawiamy, się od nich odbiliśmy. To już o tym bardzo mocno myślą, bo już właśnie mają sygnały od palarni, że szukają takich opakowań. Są też opakowania offsetowe, czyli teoretycznie do każdego opakowania dopłacamy jakiś grosz, który jest przeznaczony na zbalansowanie tego śladu węglowego. Czy to jest takie dobre rozwiązanie? Ciężko powiedzieć. Ciężko mierzalne moim zdaniem jak na razie, ale to jest na pewno to jest jakiś krok, no, więc w informacji nawet dla klienta. Są teraz, pojawili się też producenci w Polsce, którzy mają takie opakowania, którzy produkują takie opakowania w podobnych widełkach cenowych, ale to jeszcze wszystko jest w powijakach, więc jak gdyby cały czas szukamy, żeby jednak jak jeszcze bardziej zminimalizować ten ślad węglowy i żeby te opakowania były właśnie jeszcze bardziej lepiej certyfikowane, jeszcze bardziej dostępne z informacją.
Jak ja słyszę o tym offsetowaniu opakowań, to przypomina mi się proces kupowania lotów lotniczych, gdzie każda linia, nawet najgorsza, która wiadomo, że nic nie robi i o nikogo nie dba, na pewno ani o pracowników, ani o pasażerów, oferuje ci ten offset i wyobrażam sobie te, wiesz, mini sadzonki rzucane gdziekolwiek, z których nigdy nic nie wyrośnie, tylko to uschnie zaraz i nic z tego nie będzie. Ale powiedz, Wojtku, co jeszcze fajnego, innowacyjnego robicie u was w palarni? No bo macie się czym pochwalić i uważam, że fajnie jest o tym mówić, bo naprawdę to jest pewien paradoks, ale ty o tym wspomniałeś, że często te mniejsze firmy robią więcej niż duzi gracze, no bo z wielu powodów, tak? Im jest ciężej ten wielki okręt, żeby on zmienił kierunek, ciężej jest skręcić na zieloną drogę, no a małym jest łatwiej, mali często wytyczają trendy, no ale to są też kosztowne trendy. Dokładnie tak. Właśnie chodzi o to, że ja zawsze mówię w rozmowach, jak z kimś na ten temat rozmawiam, że Jezu, jak ja bym miał dużą firmę, to ile ja bym mógł, nie? Bo jednak i też potrzeba do tego ludzi, etatów, żeby to wszystko ogarnąć. Dodatkowo właśnie te fundusze są ważne. Więc moim zdaniem tym dużym jest łatwiej, no bo oni mogą jednak kierować, ma mniejsze nurty, mniejsze ścieżki, mniejsze linie produkcyjne w tym kierunku. Nam jest ciężej, bo my nie mamy takich funduszy jednak i to jest problem. Ale z drugiej strony nie macie też tych procesów. Z drugiej strony nie macie też tych skomplikowanych, w sensie mniejsi gracze nie mają tych skomplikowanych procesów i mogą działać trochę szybciej. Tak. No to jest też tak, jak zawsze wspominam firmę, w której pracowałem, z Nokia, która była właśnie w pewnym momencie za dużym słoniem. Nie była tygrysem, tak jak ją nazywali, a była za dużym słoniem, żeby właśnie się dopasować do bardzo szybkich zmian rynkowych. Więc to jest też taki dobry przykład. Aczkolwiek to, tak jak mówię, właśnie w technologii bardziej niż w ekologii, ale to jest to samo, myślę. Bardzo podobny jednak ten output musi być. Co mamy jeszcze ciekawego? No mamy, tak jak już trochę palarni ma, właśnie my mamy, ogólnie filtrujemy powietrze, mieścimy się na osiedlach, więc w mieście, więc mamy, jakby filtrujemy powietrze, które wychodzi z pieca, więc staramy się nie przeszkadzać naszym sąsiadom. No i chyba tyle ogólnie, no i próbujemy edukować. Aha, no i jeszcze mamy, co mamy? Mamy jeszcze ogólnie jakoś z pierwszych palarni w Polsce opublikowaliśmy raport o transparencyjności cen, który jest też ciekawą rzeczą i ogólnie już kilka palarni widziałem, że chyba idzie w tym kierunku. Dołączyliśmy też do stowarzyszenia Roasted United. Jest to takie stowarzyszenie 15-16 palarni w Europie, które powstało w 2012 roku. Ogólnie główne założenie jest takie właśnie sustainability, transparency, czyli importujemy kawę bezpośrednio od farmerów, tylko że bardziej od kooperatyw niż od poszczególnych farmerów. W związku z tym właśnie odwiedzamy również te farmy, ściągamy zielone ziarno, mamy wpływ na jakość filiżanki. Przez to, że z nimi rozmawiamy, co roku pijemy tą kawę. To znaczy, myśmy dopiero weszli, więc ja troszeczkę mówię bardziej za grupę niż za siebie. Kontraktujemy tą cenę, dajemy stabilność dla farmerów właśnie odbioru tej kawy. Cena jest też FOB, czyli jest jakby ceną, która jest podana oficjalnie przy zakupie. Później również jest negocjacja, jeżeli farmer ma problemy, właśnie mniejsze zbiory lub pogoda na to wpłynęła, również są zawsze w kontrakcie jest negocjacja z farmerem. No i chyba tyle, jeżeli chodzi tak na szybko, jeżeli co robimy. To jak już mówimy o cenach i o transparentności, no to może porozmawiamy też trochę o tym i opowiemy słuchaczom o tym, co składa się właściwie na cenę tej kawy w opakowaniu, bo ta transparentność często powoduje, że ludzie myślą, że palarnie zarabiają nie wiadomo jak dużo na tej kawie. O, dużo. to jest duża, duża suma. To znaczy, zaletą jest tego taka, że dla zwykłego odbiorcy, że zwykły odbiorca może sobie zobaczyć właśnie teoretycznie, ile płaci za tą kawę, tak? Że na półkach mamy na przykład kawy za 60-70 zł, 90 zł nawet, prawda? I teraz pytanie, czy ten surowiec jest warty tego? Przez taką otwartość cenową możemy zobaczyć, za ile ta kawa była zakupiona i czy tak naprawdę jaki ma scoring, czyli jaką ma wycenę
i też w jakiej cenie ona była, więc możemy sprawdzić to, czy przypadkiem producent nie, jak gdyby, no, kolokwialnie mówić, nie pakuje nam gorszego ziarna i sprzedaje drożej dla tych ludzi, którzy się nie zna. I to jest też tak bardzo fajna rzecz. Składa się na cenę ogólnie to bardzo dużo. Od podatków do od straty, na której wypalamy, prawda, mamy tam 10-15% straty. Również kawy, też tego nikt nie liczy, że kawa idzie też na testy, tak? Czyli zanim my wypalamy, bardzo dużo robimy jak gdyby profili testowych i też gdzieś tam zawsze właśnie są te straty. Transport, podatki, więc bardzo dużo jest tego, tej składni całościowej. Już nie mówię o marketingu, o pracy ludzi, energii i innych takich właśnie kosztach ogólnych. A więc sam zakup ziarna, jak kiedyś też siadałem i mówię, że to może być całkiem dobry biznes, no to trzeba to przemyśleć tak do końca, nie? Bo jednak ta cena jest mocno, rynek ją kieruje i nie jest to takie Eldorado, jak się uważa. Szczególnie też zależy od profilu sprzedaży palarni, jak sobie palarnia radzi, czy bardziej sprzedaje bezpośrednio do klientów, gdzie są marże większe, czy odsprzedaje właśnie pośrednikom, gdzie jednak już trzeba dać bardzo dużą rabatowość i tutaj właśnie ta linia zysku jest, no, na takim troszeczkę niebezpiecznym poziomie. To jest piękne, bo to sustainability nie tylko dotyczy środowiska, to zresztą wiemy, ale ono dotyczy także ludzi, w tym przypadku współpracy z farmerami. I to jest pewne piękno kawy speciality, że na całym świecie, pomimo tego, że to nie jest tak, że... bo rynek speciality można nazwać rynkiem premium kawy, ale nie premium w rozumieniu, nie wiem, jakiejś kawy kopilówek, że przeszło przez jelito jakiegoś zwierzęcia, tylko naprawdę wysoko ocenionych kaw. I nie polega to na tym, tłumaczę to trochę osobom, które może nie do końca wiedzą, czym jest kawa speciality, nie polega to na tym, że masz jedną organizację, która nadaje ci naklejkę, medal, o, jesteś teraz w gronie kaw speciality, czy producentów kaw speciality, tylko nie. Są osoby, Q-graderzy, którzy oceniają ziarna kawy i oni mówią, okej, ta kawa ma 84 punkty w zunifikowanej skali, ta kawa ma 89 punktów, czy nawet więcej. I później farmer, który... dla którego ta uprawa na pewno jest trudniejsza, może więcej na tej kawie zarobić. I wydaje mi się, że to jest pewne piękno tej kawy speciality i całego tego nurtu, że to nie polega tylko na pięknych kawiarniach, na palarniach, które robią świetne opakowania, a także, jak pokazuje ta rozmowa, rzeczy w kierunku sustainability, działania w kierunku sustainability, ale też jest to pomyślane jako cały proces, tak? To znaczy od farmera, który tę kawę uprawia, no on już zarabia więcej na początku i później, ponieważ ta kawa jest droższa na początku, to z dużo większym szacunkiem do tej kawy podchodzimy. Trochę tak jak z winem, tak? To znaczy wiemy skąd, z dobrym winem, wiemy skąd to ziarno pochodzi i jaka była jego droga, więc to jest świetne i myślę, że gdyby duzi producenci zostali zmuszeni do tego, żeby na swoich opakowaniach kawy napisać, ile oni zapłacili tym farmerom, plantatorom w Brazylii czy w Wietnamie za 1 kilogram kawy, to myślę, że wiele osób byłoby mocno zaskoczonych, stojąc przy półkach sklepowych. Myślę, że tak. Znaczy, wiesz, niesamowite jest to, że jak myśmy opublikowali tą listę, zaczęli się do nas odzywać producenci z Kolumbii, doceniając to. Ja nie wiedziałem, że może mieć to taki wpływ, jak gdyby od razu i taki szybki. I zaczęli z nami rozmawiać, że oni chcą nam kawę, prawda, wysyłać, sprzedawać i tak dalej. Szczególnie, że teraz Kolumbia, jak wiadomo, ma niesamowity progres, jeżeli chodzi o jakość i o ogólnie dostępność tej kawy i o metody eksperymentalne. To naprawdę mieliśmy z wieloma, już mamy, nawiązujemy kontakty i rozmawiamy i oni to chwalą i mówią, że to jest bardzo dobra droga właśnie do transparencyjności ceny. To było bardzo takim fajnym zaskoczeniem dla nas, że jednak to jest ten kierunek chyba tak bezpośrednio. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl. To zanim jeszcze wrócimy do wątku Roasted United, bo on jest mega ciekawy, myślę, że Aga tutaj ma pytanie do zadania, bo się bardzo ucieszyła, że jesteście w Roasted United tuż przed rozmową, jak nam to powiedziałeś, więc super, do tego wątku zaraz wrócimy, ale może jeszcze zamykając te tematy zielone, chciałem się dopytać o takie dwie sprawy. Czy trochę rozważaliście
kupno pieca elektrycznego, no może na zielony wodór, bo podejmowaliście decyzję kilka lat temu. My u nas w palarni wreszcie korzystamy z pieca współdzielonego z innymi palarniami. Trochę nie mieliśmy wpływu, jaki to był piec, ale jak myślimy o swoim, myślimy o elektrycznym, głównie ze względu na emisję. Wiadomo, że w przypadku elektrycznego pieca, jeżeli będziesz miał dostawy zielonego prądu albo swoje panele fotowoltaiczne, wtedy problem emisji związanych z wypalaniem kawy, tych emisji związanych ze spalaniem paliwa, on odpada. No i to jest duży krok do przodu, ale te piece są też bardzo drogie, nie do końca jeszcze sprawdzone na rynku, nie wiadomo jak ta kawa będzie się w nich wypalała, jakie to będą profile i na koniec czy będzie smakowała, a jednak to jest biznes, ta kawa się musi sprzedawać na koniec dnia i nikt nie będzie pił tej kawy tylko i wyłącznie dlatego, że będzie miała napisane na etykiecie, hej, hej, mamy zielony piec i jesteśmy tacy fajni. I to jedno pytanie, a drugie pytanie, czy udało wam się może temat dostaw elektrycznymi samochodami jakoś rozwiązać u was? No nam się to akurat udało, ale to też nie było takie proste w sumie na początku. Tak, no nawiązując do pieca, to no oczywiście, że tak, cały czas o tym myślimy, jak gdyby w ogóle założenie było pierwotne takie, żeby się odciąć, być off-gridowym palarnią. Co jest off-gridowym, czyli nie musisz mieć zasilania zewnętrznego, masz swoje panele fotowoltaiczne, swój magazyn prądu i możesz działać, nawet jak jest blackout w kraju, możesz dalej wypalać kawę. Jest to piękną myślą, jak gdyby pięknym marzeniem, ja myślę, że to kiedyś chciałbym spełnić, albo może ktoś w Polsce będzie miał na tyle siły i jakby funduszy, żeby to zrobić, bo jednak wszystko gdzieś tam na końcu się kończy na tych funduszach. I piece są jeszcze bardzo drogie właśnie elektryczne. Nie do końca, tak jak właśnie wspomniałeś, są sprawdzone i już jak gdyby znane na rynku. Aczkolwiek się pojawiają i jak gdyby bardzo dobre są opinie, więc na pewno można iść w tym kierunku i robią naprawdę świetną robotę i po testach to co jest feedback od innych palarni, to nie ma się czego wstydzić jak gdyby. W nawiązaniu do elektrycznych samochodów też myśleliśmy o tym, ale to właśnie my jesteśmy małą palarnią. Inaczej jak jest inwestor duży, który mówi, prawda, zainwestuje w palarnię takie sumę pieniędzy i wtedy od razu można, prawda, się bardzo mocno rozwinąć dynamicznie. Ale z drugiej strony jest też taka presja jednak, że trzeba robić obroty, wyniki. Potem mamy zarząd, dostajemy menadżera z Excelem, który zaczyna wszystko ciąć i gdzieś to się może też pogubić w końcu. Więc to zależy, kto jaką drogę wybierze. Przy danych możliwościach rynku na pewno się będziemy starać rozwijać takie rzeczy. My mieszkamy w małym mieście, więc jak gdyby nie mamy aż takiego problemu z transportem. Bo czy na rowerze jeździmy, czy małym samochodzikiem gdzieś tam po 2 kilometry w prawo, w lewo, więc to wszystko jest dosyć ogarnięte. No ale myślimy, na pewno jest to taki kierunek właśnie, który każdy powinien iść. No też myślimy już się przygotowujemy do certyfikacji B Corp, więc która jest no też dosyć ciężka. Ale bardzo ciekawa jest, jeżeli człowiek się w to właśnie wdraża i firmy zaczynają to wchodzić, tak jak też podglądam bardzo często palarnię Calwe, która właśnie też bardzo mocno w tym kierunku jak gdyby działa i wdraża wszystkie rzeczy, które my byśmy chcieli, a oni już to stosują od dawna. Więc to myślę, że to jest fajny kierunek, nie? Że jeden drugiemu troszeczkę imponuje i zaczynamy się kopiować, ale to jest takie kopiowanie właśnie w bardzo fajnym kierunku. To jeszcze tylko jedno pytanie i już oddaję ten podcast Adze do końca. Ja wychodzę z kadru. Ale poruszyłeś ten temat, który bardzo zarezonował ze mną, dużych firm. Myślę, że to jest jedno z jednak z dużych ryzyk zielonej transformacji, żeby nie zgubić małego i średniego biznesu we wszystkich krajach. Mówię o Europie głównie, tak? Znaczy, że to jest pewne ryzyko, że gdy masz dużego inwestora albo dużą korporację transnarodową, to dla niej wejście na tę zieloną drogę będzie dużym wyzwaniem, ale jednak trochę pstryknięciem palcami, bo szybko pozyskają na to fundusze i duże jest ryzyko jednak w tej całej operacji, że to wygryzie z rynku, czy wyrzuci z rynku, czy zepchnie gdzieś na zupełnie boczny tor wszystkich małych graczy. I to jest chyba główne wyzwanie tak naprawdę dla państw i też dla takiej organizacji jak Unia Europejska, żeby zadbać o to, żeby w tej zielonej transformacji nie zgubić małego i średniego biznesu. Bo ten podcast nie jest o narzekaniu o tym, że ciężko znaleźć opakowania, tylko on jest o tym, żeby powiedzieć, że to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Są ludzie, którzy chcą to robić, napotykają na wiele problemów,
ale na koniec mogą zostać z tego rynku wyrzuceni przez wielkich graczy, którzy po prostu mają więcej pieniędzy na wszystko. Także na edukację, o której wspomniałeś, która też jest bardzo ważna w tym całym procesie, edukację klienta, konsumenta. No bardzo ważne jest to właśnie, ta transparentność daje nam to, że farmer widzi, co się z tą kawą dzieje. Przez co, jeżeli te finanse do niego wracają w niezmienionej takiej postaci, czyli nie jest obgrabiony z tego wszystkiego, to wtedy on jest w stanie zainwestować właśnie też w tą zieloną rewolucję, czyli oni powinni zacząć jak gdyby od siebie. Tylko że my nie możemy wymagać od farmerów, żeby byli sustainability, żeby sadzili drzewa, żeby filtrowali wodę pod nasze kawki i łoszcz, żeby ludziom odpowiednio płacili, żeby mieli coraz lepszą kawę, bo nie możemy tego oczekiwać, nie płacąc im, tak? Więc jeżeli oni będą mieli te fundusze przez nas, które będziemy je przekierowywać do nich, to oni to wszystko będą mogli zacząć robić. I to już widać, bo na dużo farmach kolumbijskich, jak farmerzy ogólnie, oni są niesamowitymi przedsiębiorcami, sami zaczynali, wzięli ręce, sami się zabrali za właśnie eksport kawy, to tam jest rewolucja oczywiście nie wszędzie, bo też nie można ogólizować, to mówimy o tych małych odbiorcach, ale tam się już to zaczęło dziać, że oni inwestują właśnie w tą ekologię i się tym chwalą i pokazują te procesy, jak to działa. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli zatracimy tych małych producentów, to oni właśnie będą uciekać w duże korporacje, bo korporacje oferują bardzo niskie ceny, ale stałe odbiory. I wtedy tak. Ci farmerzy albo zmienią całkowicie swoje uprawy, obniżą jakość też kawy, ponieważ duzi odbiorcy nie potrzebują mieć lepszej kawy. Więc to są te zagrożenia właśnie, o których wspomniałeś, że od dołu trzeba zaczynać. Tutaj płynnie przechodzimy do tematu, który ja chciałam poruszyć właśnie i związanego z Roasted United i właśnie z życiem farmerów. Jak to się zmienia w przypadku, też chciałam jakby trochę opowiedzieć o tym słuchaczom, jak się zmienia życie farmerów, kiedy wprowadzają kawę specialty, kiedy nie muszą, kiedy pracują z palarniami bezpośrednio, kiedy nie muszą oddawać swoich kaw do skupów po C-Market Price, czyli po tej wyznaczonej przez rynek, przez giełdę. Czym się ta droga różni, też może fajnie by było zrobić takie małe wprowadzenie. To znaczy, ja nie jestem jeszcze ekspertem w tej dziedzinie, możemy porozmawiać za rok. Może troszeczkę będę jakby bardziej edukowany. Myśmy dopiero co dołączyli do tego stowarzyszenia. To co widzę, to po pierwsze jest fajna rzecz, że to nie jest tylko podróż na plantację przez jak gdyby osoby, które są stowarzyszone, tylko to jest taki realny feedback właśnie z farmerami, że jednak rozmawia się o tej agrokulturze z nimi, jak oni to robią, jak my też widzimy, mamy tą perspektywę szerszą, czyli z tych krajów właśnie bardziej rozwiniętych w procesach, w przetworzeniach kawy i w podciąganiu jakości kawy. My jesteśmy w stanie im jak gdyby zasugerować pewne metody. Może też nie jesteśmy ekspertami, chociaż parę osób w tym stowarzyszeniu na pewno jest, bo cały czas jak gdyby podróżują po tych farmach i spędzają duży czas. Więc no to jest tak jak, to nie jest tylko jednostronny jak gdyby wycieczka porobienia zdjęć i powrotu do kraju, tylko jednak jest cały czas jest współpraca z tym farmerem. Dobra, a dużo naszych słuchaczy to też właściciele kawiarni i ludzie odwiedzający kawiarnie. To my poświęciliśmy tutaj sporą część naszej rozmowy na praktyki w palarniach. A może opowiedzmy też trochę o praktykach sustainability w kawiarniach i o tym, co można robić na miejscu. To znaczy na pewno edukować. Kawiarnie są niesamowitym hubem społecznym, w którym jednak wszyscy lubią rozmawiać. I to jest to, że bariści lubią rozmawiać z klientami czy z obsługą i to wszystko tam super działa. Więc to są idealne miejsca właśnie do edukacji, do robienia małych meetingów, do rozmów, do pokazywania i tłumaczenia ludziom, jak powinni właśnie też kupować kawę, na co powinni zwracać uwagę, z jakich mniej więcej palarni powinni korzystać, a z jakich nie powinni korzystać. W kawiarniach na pewno, tak jak myśmy od Krzyśka z kawiarni też jak gdyby skopiowali, no to oczywiście te wszystkie właśnie opakowania na wynos. Też
jak myśmy na przykład dla przykładu wprowadziliśmy pełną segregację, u nas gdzie mamy 4 czy 5 koszy na kuchni i z tyłu, i fusy osobno, i to osobno, i plastiki osobno, i metale osobno, to panie z sanepidu po prostu, to było 5 lat temu, to były bardzo zdziwione. I ja się dziwiłem, że one się dziwią i o co chodzi. Potem oczywiście było komentarz, ale to i tak idzie do jednego. Ja mówię, idzie do jednego, ale to też nie chodzi o to do końca. To chodzi o to, że a jeżeli nie pójdzie do jednego, a z drugiej strony też dbamy o każdy proces. Tak? Jeżeli dbamy o te śmieci, że one są, idą posegregowane, to oddajemy pewne takie oddanie do natury, do produktu, do jakości, więc to wszystko jest połączone. Wspomniałeś o tym hubie społecznym, kawiarni jako niesamowitym hubie społecznym, bardzo mi się to podoba, zapisuję to sobie, kradnę to od ciebie, Wojtek, więc wiesz, ta wymiana trwa i to jest też fajne, wydaje mi się, w naszej branży, w branży kawy speciality, że niewiele jest miast w Polsce, gdzie te kawiarnie ze sobą tak naprawdę konkurują. W większości one w mniejszym lub większym stopniu się wspierają i ze sobą współpracują. To jest też fajne nasze doświadczenie i sprzed 6 lat i teraz, gdy robiliśmy przewodnik, że jednak mniej jest rywalizacji, a więcej pomocy. Zresztą promowania tej kultury wspólnie. Tak, promowania tej kultury wspólnie. Sławek Saran, który też tu był gościem naszego podcastu Coffee Spots Polska, wiele lat temu już nam mówił, że my przecież tworzymy taką jedną, nieformalną, ale jednak sieć kawiarni speciality i dzięki temu możemy też wygrywać w konkurencji z dużymi graczami. Ale chciałem cię jeszcze podpytać, bo to jest też ciekawy wątek dla mnie, a mianowicie kubki kaucyjne. Powiedziałeś wcześniej, że macie u siebie kubki kaucyjne. No nasze doświadczenia, robimy to już od kilku lat, są takie, że to edukowanie jakimkolwiek świetnym hubem społecznym, nie byłyby kawiarnie, edukowanie konsumentów a propos kubków kaucyjnych w Polsce idzie wyjątkowo opornie. I nie wiem dlaczego Polacy jeżdżą do Berlina i potrafią się zachwycać mate. Potrafią się zachwycać, no wcześniej w ogóle kawiarniami speciality i palarniami stamtąd, tak? Chociażby wspomnieć The Barna, czy Bonanza, czy Five Elephant. Wieloma rzeczami z Berlina jesteśmy w stanie się zachwycać. No, o kulturze klubowej w ogóle nie wspomnę. Ale akurat kubki kaucyjne, które świetnie tam działają, no w Polsce nie kliknęły, a przynajmniej nie kliknęły w Warszawie. I my razem z Take Cupem, z którym to robimy w Warszawie, w Krakowie, w innych miastach się nad tym zastanawiamy. Jakie są twoje przemyślenia, jakie są twoje doświadczenia jednak w mniejszej miejscowości, jaką jest Racibórz? To znaczy, tak, jest to ciężkie. No, to chyba najczęściej używane przez ciebie słowo w tym podcaście. Tak, bo to ogólnie jest ciężki temat, ale chodzi o to, że trzeba się starać. Moim zdaniem okej, no nie wszystko działa, nie? I tak jak powiedziałem z tymi śmieciami, że czasami to idzie do jednego wora i wiadomo, recycling w Polsce plastiku to jest 5%, 6% chyba wedle ostatnich dawnych raportów, więc no to jest śmiech na sali, nie? Ale jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na to, nie będziemy wprowadzać tych idei, to w ogóle będzie leżeć i nic nie robić z tym, nie? Więc z kubkami my też z Take Cupem współpracujemy. Mamy też szklane, wydajemy na deserki też takie opakowania, które też dostajemy z powrotem. Staramy się. No na pewno zobaczymy, jak zadziała, prawda, nowa ustawa SUP. Troszeczkę, czy to będzie, czy myślę, że potrzeba jej troszeczkę korekty zrobić, żeby jednak klient widział, za co płaci, bo ukrywać cenę gdzieś tam z tyłu, czy nawet gdzieś, niby ma być to na paragonie, ale nie wszyscy to stosują, ukrywają cenę, dodają, potem i tak to płacą marszałkowi, ale to, no to chyba nie jest tak do końca, jakby to samo wdrożenie nie jest przemyślane, ale myślę, że kierunek jest bardzo słuszny, żeby jednak klient czuł to, że co bierze do ręki, czy bierze plastik, czy bierze papier, czy bierze kaucyjny, że jednak musi zdecydować, że dobra, biorę rano z domu kubek kaucyjny, a nie lecę do pracy szybko, po drodze biorę kawę obojętnie gdzie, bo jest szybko i wygodnie, nie? Więc no, gdzieś tam to jednak finanse muszą to też kierunkować. Edukacja edukacją, ale jednak też taki mały przymus moim zdaniem jest słuszny. I to jest też w ogóle ważny temat, żeby powiedzieć właścicielom kawiarni, że sustainability się po prostu opłaca, że jakby mniej marnujemy, więcej u nas zostaje i to jest też temat, na którym warto się skupić. No tak jak prawda były, chyba nie wiem czy w Polsce też to było, ale wiem, że właśnie w Skandynawii był system kaucyjny na kawę, taki abonament, że się na stato ilu się wykopywało właśnie i jak myśmy pierwszy raz trafili do Skandynawii, to ja byłem bardzo tym taki, bardzo, mówię, że to super pomysł i w ogóle, że się wykopywało na pół roku czy na rok właśnie abonament na kawę, dostawało się specjalny kubek i z jednym kubkiem się cały rok
chodziło, a później tylko naklejkę się przeklejało specjalną, że więc ten kubek mógł być na wiele lat. Więc to było też fajne. To już powoli kończąc naszą rozmowę, Wojtku, ponieważ przedstawiliśmy cię tutaj jako także podróżnika, powiedz, gdzie ostatnio byłeś w jakiejś fajnej kawiarni, gdzieś kawałek dalej? Masz w ogóle na to czas, jako właściciel dwóch prężnie rozwijających się biznesów? Znaczy, tak, staram się. Ostatnio aczkolwiek coraz mniej jakby podróżuję tak daleko, bo dużo się dzieje, jak gdyby jednak prowadzić palarnię, którą myślałem, że będzie bardzo łatwo, szybko i wygodnie. Okazało się, że jednak no, dużo czasu trzeba poświęcić na quality, na sprowadzanie, na sourcing, na to wszystko, więc to jest duży obowiązek. Przy tym kawiarnię też trzeba prowadzić. Gdzie byłem w jakiś super kawiarni? Ciężko mi... Znaczy, odwiedzam na przykład kawiarnię naszych klientów, z którymi staramy się mieć też bardzo taki kontakt przyjacielski z nimi. Więc na pewno ostatnio byłem w Krakowie w Spodku, w piekarni miejskiej, która też jest bardzo fajna i też ma takie podejście właśnie spokojne do biznesu. Więc w każdym mieście jakby mamy jakichś tam swoich klientów, których bardzo doceniamy, ale ciężko powiedzieć, która jest jakby taka jedna wyjątkowa. To może z drugiej strony ten wątek podróży, bo właśnie na początku mówiłeś o tym, że zwiedziłeś w życiu Brazylię, mieszkałeś w Skandynawii, Iranie i tak dalej. I jak to właśnie wpłynęło na twoje podejście do biznesu? Bo mówiliśmy sobie o inspiracjach z Berlina czy Skandynawii, czy właśnie jakieś inne inspiracje też wpłynęły na to, jak działasz teraz właśnie pod względem sustainability, czy pod względem w ogóle otwierania też tej kawiarni? Bo ta twoja kawiarnia jest taka, wasza kawiarnia jest taka, że tam się przynosi na chwilę, nie wiem, gdzieś na Williamsburg albo jakąś inną część świata. No świetnie to uchwyciłaś. Williamsburg, tak, to jest to miejsce. Znaczy, bardzo miłe słowa, dziękuję bardzo, ale ja już bym zmienił. To dzielnica Brooklynu tylko dodamy dla tych, którzy nie kojarzą. Ja już bym wszystko zmienił w mojej kawiarni, czy może nie wszystko, ale już jak gdyby, bo już te, tak mi się zdaje, że już no, jakby wtedy był fajny zamysł, teraz już by troszeczkę inaczej, żeby iść z pewnymi elementami. Teraz już do Tokio, bo wszyscy influencerzy przenieśli się do Tokio. Ale ja przepraszam, bo zgubiłem wątek. No i co z tych podróży wyniosłeś? Co z tych podróży wyniosłeś i jak one wpłynęły na twoje prowadzenie biznesu, kawiarni? Znaczy, na pewno transparentność ceny wyniosłem, myślę, z Skandynawii, ponieważ tam oni to mają w ogóle bardzo jak gdyby od zawsze, od swoich plemion zawsze mieli transparencyjność i tam była, jak się dowiedziałem, że na wioskach na przykład przyjeżdżał taki pseudo Harold i ogłaszał, ile kto płaci podatków, przez co, i to było bardzo dawno temu, w danych tych właśnie mieścinach, to dla mnie to było takie odkrycie, mówię, wow, jak tak można, prawda, że każdy wie, ile zarabia i to, i ja mówię, jak to może być, a to chodziło o to, że ludzie wtedy oddawali większy honor tym osobom, którzy płacą większe podatki, ponieważ mają większy wpływ na podatki lokalne. Więc to było takie, moja lampka czerwona troszeczkę się zapaliła, że mówię, że tak można. Później po powrocie też wprowadziliśmy w pewnych modułach takie zarządzanie turkusowe w kawiarni, co było bardzo ciężkie, jak gdyby, znowu ciężkie. Połowicznie się udało, połowicznie się nie udało ten eksperyment. Teraz już chyba wiem, jak by się mógł udać, więc właśnie takie zarządzanie trochę, można powiedzieć, lewicowe gdzieś tam ze Skandynawii przywiozłem. Z Brazylii chyba przywiozłem ten taki luz, że nie trzeba się aż tak, mimo że się stresuje zawsze, ale nie trzeba się tak stresować i nie trzeba tak pędzić do przodu, że tam jednak ten codzienność tego życia daje właśnie to poczucie, że no nie trzeba wszystkiego mieć na co dzień. I z każdego kraju chyba troszeczkę. W Iranie życzliwość ludzi, w krajach Azji też podejście, właśnie ta życzliwość do klienta, gościnność w kawiarniach, którą się można zastosować, prawda? Teraz u nas trochę brakuje tego uśmiechu i tego takiego podejścia, gdzie właśnie w Azji to doceniamy i mówimy, że jest super. Potem przekazujemy to naszym właśnie pracownikom, żeby to wdrażali, żeby witali, żegnali, żeby się pytali, żeby mieli kontakt z tym klientem. Więc z każdego miejsca gdzieś tam człowiek te podróże uczą troszkę.
Świetne resume wszystkich doświadczeń. Dzięki Wojtku bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Wojtek Kamiński, właściciel kawiarni Migawka i palarni Miga Coffee Roasters z Raciborza. No i fotograf, podróżnik, esteta. Był gościem dwóch podcastów. Coffee Spot z Polska i Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję wam bardzo, dziękuję uprzejmie. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.